Kolewizja. Herman Szmytyndorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Anglia, kolejnictwo w Anglii, to jest tematem naszego dzisiejszego programu. Jeśli mowa o Anglii, no to wiemy, że w Anglii wymyślono parowóz. Wiemy, że Anglia to pierwszy europejski kraj, gdzie gwałtownie nastąpiła prywatyzacja, nie do końca udana oczywiście na początku, bo kosztami bezpieczeństwa. Ale co poza tym? Co wiemy o angielskiej kolei przed prywatyzacją, a po parowozach? Chyba niewiele. Stąd chcemy przedstawić, zaczynając od tego, że dzisiejszego naszego materiału, kilka w tej chwili historycznych filmów oryginalnych angielskich, przedstawiających kolejnictwo w Anglii z czasu, kiedy jeszcze tam panowała państwowa kolej królowy brytyjskiej. Serdecznie zapraszam do tego ciekawego, chyba historycznego materiału. Jak widzimy na tych historycznych ujęciach brytyjskiej telewizji, w Wielkiej Brytanii w 1963 roku panowała ostra zima. To był powodem dla brytyjskiej kolei państwowej zamówić produkcję filmu, który by pokazał, w jaki sposób kolejarze zwalczają zimę i powodują mimo wszystko punktualność swoich pociągów. Tym właśnie miłym, sympatycznym i nawet pod względem kompozycji ciekawym, krótkim filmem, 7-minutowym filmem chcemy zacząć nasz dzisiejszy program. Potem przedstawimy film, który wyjaśnia drobiazgowo, dlaczego na kolei, nawet w Anglii, mogą zaistnieć opóźnienia pociągów. A na początku kilka uwag. Wielka Brytania, kolej Wielkiej Brytanii, to jest temat, który chyba najlepiej na całym świecie jest udokumentowany w filmach dokumentalnych. I to jest zasługą specjalnej wytwórni, która miała swoją siedzibę w Londynie i wypuściła regularnie filmy dokumentalne na temat kolejnictwa brytyjskiego. Około 1000 takich filmów powstało w okresie 1949-1982. Wytwórnia ta nazywała się British Transport Films, czyli w skrócie BTF, i był w pełni sfinansowany przez koleje. To jest unikalna sytuacja, która powstała w 1949 roku, kiedy powstała brytyjska kolej państwowa jako zjednoczenie czterech głównych, wcześniej prywatnych linii kolejowych, plus jeszcze kilku innych firm przewozowych, nie tylko nawet kolejowych. Przed wojną dwie z tych firm kolejowych, prywatnych, wtedy już też miały swoje wytwórnie filmowe, przedstawiające ciekawe cele podróży, spróbujące wyjaśnić, że pociąg to jest lepszym środkiem lokomocji niż wszelkie inne na świecie, więc brytyjskie kolei przyjęli ten pomysł jako swój. I to jest naprawdę chyba unikalna sytuacja. British Transport Films nawet miały na stałym etacie swojego konduktora. Jak to się nazywa tam? Konduktor po angielsku to jest oczywiście dyrygent. Czyli dyrygenta filmu, filmowej melodii, filmowych muzycznych utworów skomponowanych specjalnie do tych swoich filmów. Wytwórnia ta była kuźnią młodych reżyserów, scenarzystów, którzy potem, jak już zdobyli techniczne umiejętności, poszli dalej do normalnej produkcji filmowej w innych wytwórniach, więc jest to unikalna sytuacja w Wielkiej Brytanii.
sama ta historia tej wytwórni warto kiedyś też przedstawić głębiej. My zaczniemy od ich wyrobów, więc na początku wtopimy się w brytyjski śnieg. Thank you.
W 1969 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono system Intercity, czyli nowych bezpośrednich połączeń pociągów szybszych niż poprzednio, nie zatrzymujących się na każdym dworcu. Związane z wprowadzeniem tych pociągów spróbowano przekonać pasażerów, że mają szybszy niż dotąd wsiąść do pociągów, bo każde opóźnienie o 15 sekund na jednym dworcu na końcu podsumuje się na kilka minut, ale zapomniano wtedy powiedzieć pasażerom, że tak samo szybciej niż dotąd muszą pracować sami kolejarze. Więc wprowadzenie systemu Intercity z ciasnym regulaminem tych rozkładów jazdy spowodowało liczne opóźnienia. Ten społeczny ból, który bulwersował publiczność w Wielkiej Brytanii w tamtym okresie, spowodował, że w 1969 roku, również w tym samym roku, sama wytwórnia Kolei Państwowej produkowała film, który nosi tytuł The Pain Train, czyli pociąg męki. No, męki pasażerów z powodu opóźnień. Film ten przedstawia fajnym brytyjskim humorem, sarkazmem, dlaczego pociąg, konkretny wybrany pociąg jest opóźniony, jak drobne niedostatki personelu i pasażerów doprowadzą do wielkiego bałaganu na kolei i na końcu sami bohaterowie, pracownicy kolei w sposób autokrytyczny, samokrytyczny wyjaśniają, co należałoby zmienić. To jest ciekawe, bo samokrytyką znamy w stalinizmie, tam zakończyło się zastrzeleniem delikwenta, nawet jeśli był niewinny niczego. W Anglii nie zastrzelili, tylko kazali produkować film i samemu opowiadać o tym. I film nawet jest tak ujmujący, moim zdaniem, że warto jeszcze w obecnych czasach obejrzeć, zwłaszcza, że nadal problem opóźnień jest problemem dla kolejarzy. Przynajmniej w Polsce, w Niemczech, no ale w wszystkich europejskich krajach. The new Houston. Nowy dworzec Houston. Przestronny, czysty, wyglądający efektownie. Stosowny symbol nowego systemu pociągów Intercity. Duża hala ze sklepami, okienkami, supertoaletami przekonuje do siebie coraz większą ilość pasażerów, zapewniając, że czeka ich komfortowa, czysta podróż. Z centrum miasta do centrum miasta. Szybsza niż samolotem czy samochodem. Rutynowe przygotowania na peronie odbywają się sprawnie i każdy wie, co ma robić. Maszynista sprawdza stan lokomotywy. Nic nie może wstrzymać jej odjazdu za 20 minut. Precyzyjnie za 20 minut. Kierownik pociągu konsultuje z maszynistą zestawienie i tonaż pociągu. To są istotne informacje dla kogoś, kto będzie wyciskać maksymalne siły ze swojej maszyny. Ambitny plan jest taki, aby pokonać czas jadąc do Midlands lub na północ.
Nikłe szanse ma pasażer, który chce złapać pociąg po sygnale odjazdu. Nikłe szanse w czasach, kiedy liczy się każda sekunda w imieniu punktualności. Ciekawe, czy mu się uda. Ale chwileczkę. Tutaj czas stoi chyba w miejscu. Czy nie byłoby wspaniale, gdyby wszystko było tak idealne, jak w niektórych komentarzach filmowych? Maszynista zapomniał sprawdzić swój automatyczny system ostrzegawczy. To nic nie da. Pociąg nie ruszy z miejsca, dopóki nie przestawi się lokomotywy do jazdy w prawidłowym kierunku. Teraz już wszystko pójdzie szybko. To nic, to tylko kilka dodatkowych sekund. No tak, ludzie zaczynają się niecierpliwić, ale skoro urządzenia bezpieczeństwa już są zamontowane... Dobra, to jedziemy. 2 minuty opóźnienia. Jeśli chodzi o maszynistę, to jak już osiągnie maksymalną prędkość, to będzie ją trzymać tak długo, jak tylko może. To miłe, prawda? Bo wszyscy szybko chcą przecież dotrzeć do celu. Ach, te nowoczesne prędkości żartują sobie ze źle ułożonych pakunków. Ale dla niego to pestka. Nie minie nawet minuta i już będzie miał paczkę, której szuka. Kilka kilometrów dalej jest czerwony sygnał. Prawdopodobnie to usterka elektryczna. To dziwne, że instalacja wysiadła, jak nie jest porządnie utrzymana. A ty akurat uwierzyłeś w jej sprawność, a tu klops. Ale to nic. Zasygnalizuj zew kukułki i drużnik na miejscu naprawia to w mig. Nie do końca chyba w mig. Do diaska, dlaczego muszą mi przerywać pracę akurat w tym momencie? Wszystko po kolei. Cholera, mam żółte światło. I to akurat teraz, gdy nadrobiłem kilka sekund. W końcu zdecydował się odebrać rozmowę. Pół minuty opóźnienia? 40 sekund? Red it is. But it's a line fault. Czerwone światło. Na pewno błąd techniki. Ten system ostrzegawczy nie raz wysiadł. Dobrze, sprawdźmy to od razu. Przy okazji on zapomniał ustawić hamulec w pozycji postój, ale nie jest gościem tracącym czas. Podszedł do telefonu. Tak, to usterka techniczna i on dobrze wie, że naprawa takiego błędu potrwa kilka minut, więc spokojnie można wypełnić formularze. Popatrz na te samochody. Mają co prawda ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę, ale jednak jadą. Oh, goodness, that was a quick job, wasn't it?
O jacie, to chyba cud. Nigdy tak szybko nie usunęli usterki. Ledwie stanęliśmy, a już sygnał ponownie jest zielony. 10 sekund, 20 sekund, pół minuty? Dobrze, to jest strasznie dużo, sumując te wszystkie opóźnienia. 2 minuty przy odjeździe, 40 sekund do odpowiedzi na telefon, przynajmniej 3 minuty do naprawy tej usterki i teraz znowu pół minuty, a to dopiero początek podróży. A platform change. No reason why that should hold us up? Zmiana peronu? Nie ma sprawy. Dlaczego to też nie miałoby nas zatrzymać? Proszę przesiadać się jak najszybciej. Punktualny odjazd to punktualny przyjazd. Nastąpi zmiana peronu. 0159 z Houston w kierunku północy za chwilę odjedzie z peronu 8. Ojejku, do góry i na dół. To po drugiej stronie. Podróżni nie zostali poinformowani wcześniej? No cóż, system nigdy nie dostał takiej informacji. To tylko trochę biegania dla nich, no i trochę więcej opóźnienia dla nas. Oh, come on, dear. No już, chodź, kochanie. W tej chwili pociąg jest opóźniony o 7 minut. Dawniej przy odrobinie szczęścia mógłby uzyskać kilka minut. Teraz jest to prawie niemożliwe. Z rozkładu jazdy wykreślono bowiem wszelkie rezerwy czasowe, z wyjątkiem zapasu na tymczasowe ograniczenia prędkości, a takich teraz nie będzie. Muszę ich popędzić do pracy, prawda? Nieźle ożywimy tę pracę na peronie. Odwrotnie, najpierw rozładowujemy. Ależ życie jest ciężkie, nieprawdaż? Innych strofował, a teraz sam jest w kropce. W międzyczasie pasażerowie zaczynają być niespokojni. Drzwi! Drzwi! Niestety na nic nie patrzy. Jedyne co zrobił, to dodał kolejne opóźnienie do następnych, o których nawet jeszcze nie wie. W tej chwili pociąg jest poważnie opóźniony. 10 minut 45 sekund. Wystarczająco długo, żeby pokrzyżować podróżnym plany z ich własnymi, ciasnymi rozkładami jazdy. Pasażerowie oglądali efektowne reklamy. Teraz mają prawo oczekiwać, jak to się mawia w Anglii, że do kościoła dojadą na czas. Czy ona będzie miała czas, żeby kupić gazetę na peronie? Ej, na pewno tak. Ten pociąg powinien zatrzymać się na tym dworcu na 4 minuty i na pewno przez 4 minuty będzie tu stać.
Po jego bałaganie z paczkami, który trochę go denerwuje, konduktor jest zdecydowany zbadać powód opóźnienia spowodowane przez innych. Ten pociąg jest już nieźle spóźniony. Dlaczego więc tutaj jeszcze stoimy? To bardziej wygląda jak zaspany klub towarzyski niż kolej dużej prędkości. No dokładnie tak, obudzić wszystkich, podróżnych też. Niech zobaczą kawał ofiarnej, błyskawicznej pracy kolejarza. Cały czas wszyscy, pasażerowie i drużyna pociągu, wiedzą, że są poważnie opóźnieni. Czas podróży przekroczono prawie o 13 minut, a jeszcze chcą złapać inne połączenia. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, skąd to opóźnienie. Nie było żadnych komunikatów o poważnych powodach po drodze, takich jak wykolejenie czy awaria zasilania. To nie do pomyślenia, że pociąg może być tak mocno spóźniony bez żadnego powodu. Pociąg połączeniowy czeka już 6 minut. Co robić? Odprawić go, czy nadal czekać na pociąg z Londynu? Na pewno problem rozwiązałby kierownik rejonowy, mając wiedzę o powiązaniach rozkładowych, gdyby był na peronie i podjął decyzję. Ale on ma zebranie i jest zasypany papierami. Widzicie Państwo, jaki ma problem? Gdyby był teraz przy pociągu, zamiast porządkować papiery, dostałby reprymendę z góry. Z drugiej strony, teraz powiedzą, że ekipa na peronie jest nieefektywna, bo nie dotrzymuje reguł. Dlatego sami decydują puścić pociąg. Dochodzi do najgorszej z możliwych sytuacji. Ich pasażerowie są i tak spóźnieni, a nasi nie złapią już połączenia. Z drugiej strony, opóźniony pociąg połączeniowy również będzie mieć kłopoty. Te 6 minut odbije się na całej dalszej trasie. Ale co zrobić, jeśli kierownik rejonowy jest zbyt zajęty, aby kierować rejonem? No i nie można go winić za to, że rozładowuje swoje emocje na pierwszym napotkanym kolejarzu na dworcu. Stracił połączenie. I po co je stracił? Na dodatek nasz pociąg męki cierpiał przez całą drogę z powodu drobnego niedoboru, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Ale kierownik pociągu i maszynista dobrze o tym wiedzieli. Niechlujne utrzymanie techniczne lokomotywy spowodowało, że wytwarzała nadmierną próżnię w systemie hamulcowym. 61 cm zamiast 53. Ale nie ma problemu. Przecież kierownik pociągu podał informację, że trzeba zamienić lokomotywy, jak tylko pociąg dotrze do miasta Kru. Informację? Nigdy nic takiego nie słyszałem. Here is a staff announcement for the carriage and wagon examiner. For the carriage and wagon examiner, please code to platform 2. For the carriage and wagon examiner, please code to platform 2. Rewident miał czekać na peronie, ale trzeba było go zawołać z innego miejsca. 9 dodatkowych minut postoju na zmianę lokomotywy. 4 dodatkowe, bo informacja nie dotarła do odpowiedzialnych osób na czas. To wszystko można było zrobić w trakcie przesiadania się i zmiany pasażerów. W końcu pociąg nadrobił kilka minut po drodze do Kru i w sumie niewiele się spóźnił na kolejne połączenie. Doliczmy 4 minuty straty przy przekazaniu wiadomości do 13 minut spowodowanych przez drobne ludzkie uchybienia, konkretnie mówiąc głupie błędy, to mamy 17 minut. Odejmijmy 3 minuty nadrobione przez maszynistę, bo lokomotywa była naprawdę w dobrym stanie, to mamy 14 minut opóźnienia.
Mamy czas, czy nie? Czekać na towarowy, czy pójść do WC? Spokojnie, pozwól pociągom jeździć po trasie. Mamy mnóstwo czasu. No to ładnie. Przeliczył się. Teraz towarowy ma wolną drogę, a pociąg męki znowu musi czekać. A co to tutaj jest? Ograniczenie prędkości? Ale gdzie? A, tam. No ale to jest prawie 3 km dalej. Nikt nie zadbał o przeniesienie znaku ograniczenia wraz z postępem robót. Maszynista przygotowuje się co prawda do ograniczenia prędkości. Są one ujęte w tygodniowym rozkładzie szczegółowym, ale nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Nareszcie przenoszą znak. Ile innych pociągów już straciło niepotrzebne minuty dzisiaj? Może na tym dworcu wszystko pójdzie jak należy. Przecież od zawsze to wzorcowy dworzec. No, z wyjątkiem paczek. Podróżni prawie nie rozpoznają pociągu z powodu natłoku przesyłek. O, teleks służbowy do kierownika rejonowego. Szczegółowy rozkaz zatrzymania. 13:30, aby przyjąć pasażerów z Camford. Ktoś tę wiadomość na pewno odbierze. Szczegółowy rozkaz zatrzymania się. Dlaczego to w ogóle zostało wysłane? Czy dopuszczalne jest wstrzymywać 200 czy nawet 300 pasażerów dla dwóch lub trzech? Ta niepotrzebna już wiadomość została wysłana zbyt późno i przyjęta zbyt późno. Kolejny przedłużony postój. And off goes the pain train. Pociąg męki rusza z łącznym opóźnieniem 18,5 minuty. Chcielibyśmy powiedzieć, że to wszystko i nic więcej się nie zdarzy. Ale zobaczycie Państwo, będzie o wiele więcej okazji do spóźnienia się w taki czy inny sposób. Pracuję na kolei 38 lat i większość czasu spędziłem w menadżerskim biurze, trakcji i w marketingu. Miałem okazję zobaczyć problemy z różnych perspektyw. Jako kierownik rejonu na dużym dworcu muszę oczywiście przerobić masę papierów, ale to nie może mieć pierwszeństwa przed naszym prawdziwym zadaniem, punktualnym i bezpiecznym ruchem pociągów. W dzisiejszych czasach, kiedy ruch dużej prędkości pozostawia mało rezerw czasowych w rozkładach, należy pamiętać, jak ważne jest przy różnych czynnościach zaoszczędzenie istotnych dla osiągnięcia naszego celu 10 czy 15 sekund. Kiedyś rzadko miałem takie sytuacje, ale obecnie jak niespodziewanie mogą one zaistnieć. Nie poświęcisz paru sekund na porządne ułożenie paczek na pokładzie pociągu i już spowodujesz poważne opóźnienie. Zadaniem kierownika pociągu jest maksymalne skracanie czasu postojów. Nawet najdrobniejsze opóźnienia łączą się do takiej wartości, że niemożliwe będzie nadrobić stracony czas. I started on the railway
Ja rozpocząłem pracę na kolei 33 lata temu. Najpierw czyściłem lokomotywy, potem przekwalifikowałem się na pomocnika, maszynistę i w końcu wspiąłem się jeszcze wyżej. Będąc inspektorem do spraw utrzymania ruchu w Generalnej Dyrekcji, podjąłem się zagrania roli maszynisty. I w tym filmie zobaczyliście wiele błędów świadomie popełnionych przeze mnie. Każdy z osobna jest może drobny, ale razem wzięte pochłaniają dużo czasu. Wszystko to zdarza się od czasu do czasu, ale przy napiętym rozkładzie na głównych szlakach dużej prędkości pozostaje coraz mniej zapasu czasowego. Niewiele trzeba, żeby doprowadzić do poważnego opóźnienia. Nowoczesna kolej nie może tego tolerować. A teraz niechlubne podsumowanie. Średnio w roku około połowa przyjazdów jest punktualna. Inaczej mówiąc, na każdy punktualny pociąg przypada kolejny pociąg opóźniony. Nie ma zatem nic szczególnego w naszym pociągu męki. Jest ich całe mnóstwo. Zastąpmy ich punktualnymi. Punktualność to przyjazd dokładnie w rozkładowym czasie, a nie z 18,5-minutowym opóźnieniem. Nawet nie z 5-minutowym, po prostu zero spóźnienia. Zadbajmy o sekundy, a minuty podporządkują się same. Tyle by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał był ciekawy. Do następnego razu, do widzenia.